No cześć, chciałem opowiedzieć troszeczkę na temat naprawy formatera w mojej drukarce HP 2015. Takie były objawy uszkodzenia, mianowicie świeciły się wszystkie diody, oprócz jednej. Otwarcie, zamknięcie pojemnika na toner nic nie zmieniało. USB nie działało i drukarka niczego nie drukowała. Niezależnie od tego, czy się włączyło jeden, drugi, czy dwa guziki jednocześnie. No to tak, pierwszy krok to był demontaż osłony z lewej strony drukarki. Do zdjęcia obudowy nie potrzebujemy żadnych narzędzi. Nie jest to specjalnie skomplikowane, chociaż troszeczkę się przed tym pomęczyłem. Po zdjęciu osłony widzimy płytkę formatera. Będziemy musieli odkręcić cztery śruby, które trzymają formater, i odpiąć pięć tasiemek, które są podłączone do formatera. Potem po prostu przy pomocy śrubokręta krzyżakowego odkręcamy formater od reszty obudowy drukarki. Zasadniczo należałoby w pierwszej kolejności odpiąć taśmę, a później odkręcić śrubki, ale nie ma to szczególnego znaczenia. No i formater mamy wyjęty. Formater postawiłem przy pomocy 8 dystansów na dodatkowych nóżkach. Jako że zaraz owy formator włożę do piekarnika, nie chciałem, żeby płytka drukowana leżała bezpośrednio na blaszce. No, tak to wygląda. Piekarnik rozgrzewam do 220 stopni. Otwieram i wkładam do niego płytkę formatera. 5 minut pieczenia. 220 stopni i 5 minut. Po wyciągnięciu płytki z piekarnika wygląda ona mniej więcej tak, właściwie się nic nie zmieniło. Oprócz tego, że mam nadzieję, że będzie działała. No to spróbujmy ją zamontować z powrotem na drukarce. Jeden to te cztery rzeczone śrubki. Na początku tylko delikatnie. No i po mechanicznym montażu samej płytki 5 złączek, 2 tasiemki z góry i z dołu, malutka złączka od dołu. I oprócz osłony to właściwie byłoby tyle, jeżeli chodzi o montaż. 5 złączy. No to spróbujmy. O, zachowanie widać inne.
inny komplet diodek się świeci. Działa? Nie działa? Działa. Wygląda dobrze. Spróbujmy wydrukować stronę testową. Bezpłatnie. Udało się. Ale przy drukarce nie pracowałem sam. Dzięki.